Od początku wakacji ceny na polskich stacjach paliw zmieniły się o 10%, a jak w tym czasie rosły ceny ropy naftowej, o tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Co działo się z cenami ropy ostatnio? W ostatnim czasie, tak naprawdę w zasadzie od czerwca, obserwowaliśmy taką konsolidację na rynku ropy naftowej. Ta cena w niewielkim stopniu się zmieniała, natomiast ostatnie dni przynoszą nieco większe zmiany. Przede wszystkim ropa Brent wyszła znacząco powyżej $45 za baryłkę. Już w tym momencie testuje nawet $46,5 za baryłkę, co jest powiązane tak naprawdę z czynnikami pogodowymi. Okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych mamy teraz huragan Laura, który spowodował, że niemal cała produkcja z Zatoki Meksykańskiej jest w tym momencie zatrzymana. To około 1,5 miliona baryłek na dzień, więc to powoduje takie krótkoterminowe zmiany cenowe. Natomiast trzeba pamiętać, że oprócz zatrzymania samej produkcji mamy również zatrzymanie produkcji w rafineriach, więc może się okazać, że najbliższe dane dotyczące zapasów ropy naftowej w kolejnych tygodniach pokażą nam tak naprawdę wzrost zapasów ropy pomimo spadku produkcji. Niemniej w tym momencie obserwujemy te wyższe poziomy ropy na świecie, co również powoduje lekki wzrost cen benzyny na polskich stacjach. Już wyraźnie ta średnia 95 wynosi powyżej 4,40, natomiast nierzadko w niektórych województwach przekracza poziom 4,50. I co ciekawe, mamy również do czynienia z sytuacją, kiedy benzyna jest nieco droższa niż olej napędowy. Po wakacjach ceny będą spadać na polskich stacjach paliw, czyli to był taki efekt w dużej mierze sezonowy, jaki obserwujemy co roku? Faktycznie koniec wakacji może być nieco droższy na polskich stacjach, natomiast prawdopodobnie po wakacjach na jesień będziemy mieli do czynienia z lekkim spadkiem cen, nie tylko na rynku ropy, ale również na stacjach. O tym, jak zmieniają się ceny paliw na polskich stacjach, a także ceny ropy na świecie, rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję. Miłego dnia. Dziękuję również.